miałeś w ogóle kiedyś glinę w ręku? To bierz. Pogniataj sobie, popatrz jak to działa. Z tą doniczką nie będziemy robić. Zrobimy wazonik o takim kształcie. Kuleczka, tak? I wyciągniemy kołnierzyk. Dobrze. O. I tak. Ja wykonuję pierwszy krok, który się nazywa centrowanie. Ta glina nie może taka być pognieciona w różne strony. Musi być idealna taka górka, która jak się obraca, to nie widać w ogóle, żeby ona się ruszała na boki. Środeczek, musisz wyczuć, gdzie jest oś obrotu. I w tym miejscu robisz dołek, tak, otwieranie tego naczynia. Idea polega na tym, że... Dobrze, to teraz z tej strony. Nie, cały ja czas... Ja cały z tej. Cały czas tutaj, gdzie... O tak, o za dobra. Dziurę zrobiła, dobra, nie? Ale to może bardziej zrobić barykowy, taki, już, nie? Już. Bo będzie... Aha, za dużo. Jak za dużo wypchniesz, to siądzie. Aha. Ale jest miękka glina i to siądzie.